kapitan Adrian Rojo. Zwróćcie Państwo uwagę, samolot 114 na usterzeniu ma namalowanego Eugeniusza Chorwaczewskiego. I drodzy Państwo, po zebraniu informacji efektowne rozliczenie z Grande. Ladies and gentlemen, we arrived at the end of the Patras 2015 show. Please watch carefully in front where the team is preparing the final split. If you want to get more information? Czuję się kapitan pilot Adrian Rojo. Myślę, że to nazwisko elektryzuje bardzo wielu ludzi, ponieważ stał się ostatnio, nie wiem czy myślę, że nawet precyzyjnie. Jego mentorem był Adam Labus. Bardzo się tym szczyci, bo wychował wielu wspaniałych pilotów. Adrian Rojo. Kościuszko, było 13 stanów, jest tam czapka krakowska, są kosy, co symbolizuje powstanie kościuszkowskie. Tą oznakę miały na samolotach, na swoich samolotach Dywizjon 303. Obecnie 23. Baza Lotnictwa Taktycznego jest
kontynuatorką tradycji związanych z 7-19, postarać w internecie. Dobrze, z dużą dozą prawdopodobieństwa, 99%, powiem tak, jest jedyną jednostką na świecie, która ma w panteonie swoich dowódców zdobywcę Oscara. Gdyż pierwszym dowódcą był Miriam Pupe, Amerykanin, który właśnie walczył w wojnie z bolszewikami w 1923 roku. Następnie wrócił do Stanów, został producentem filmowym, wyreżyserował film King Kong z 1935 roku, założył linię lotniczą American Airlines, po czym w 1952 roku został Polsce, bardzo przyjazny, bardzo lubił Polaków. No i bardzo szybki przelot w tej chwili. Wcześniej, gdy mówiłem o Miriamie Cooperze, Adrian wykonał lot z prędkością minimalną. Wynosiły 17-18 stopni. Kąta tarcia jest to taka trochę teoria. Kąta tarcia jest taką zawarty pomiędzy osią profilu skrzydła a kierunkiem napływających stóp. Lot odwrócony. W tej chwili był ten lot odwrócony. Od razu mi się przypomniało, co się działo w kabinie w czasie takiego lotu. Kabina jest czysta, tam nic nie spada, więc nie zauważa się, żeby cokolwiek tam spadało, ale w przypadku właśnie takiego lotu w kabinie samolotu MiG-29 rozlega się damski głos, gdyż na pokładzie jest informator głosowy zwany Nataszą, która informuje o spadku ciśnienia oleju, spadku ciśnienia paliwa. Pełna beczka, to precyzyjnie wychowa. W związku z tym, że samolot znajduje się właśnie plecowym, te ciśnienia zaczynają troszeczkę wariować, a Natasza podaje sygnały na maszcie niebieskiej flagi. I mieli 29. Otworzy działanie, kartki oraz kontrolowanie. To był element pokazu, ale normalnie w lotnictwie, jeżeli przy lądowaniu cokolwiek nie wychodzi, lądowanie może przebiec tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Najlepszym sposobem poprawienia tego błędu jest odejście do następnego podejścia do lądowania. Jedną z przyczyn takiego, nazwijmy to, nieudanego podejścia jest próba przyziemienia.